Proszę Państwa, wiara w jedno, a realizacja tego, co jest przed nami, to druga sprawa. To na Boga. Tam chyba Pan powiedział, że powstaje ruch ludowo-narodowy. Proszę Państwa, jeżeli my nie będziemy mówić o konsolidacji, o jednym silnym ruchu związkowym, o jednym silnym ruchu partyjnym, czy to będzie lewicowy, czy to będzie socjalistyczny, jak on by się nazywał, ale musi to być ruch, który będzie dbał o wizerunek polskiego obywatela, a nie to i nie inne wymysły. Nigdy nie da się, a tej władzy się to udało, nie tylko tej, bo kolejny po okrągłym stole, jak tu któryś z panów mówił, tak, udało się, żeby w Polsce powstało kilkanaście partii, kilkadziesiąt stowarzyszeń i innych organizacji, bo temu się daje marchewkę, temu kijek, a temu ogryzkę. I się mówi jednoznacznie, słuchaj, jak my piątkę będziemy razem, to tamta piątka nie ma nic do gadania. Jak tamci trzech będą razem, to tych pięć musi się przyłączyć do nich albo mieć jedno i to samo zdanie. Oto się rozchodzi władzy, tej głównej, żeby nie było jednej silnej, strategicznie działającej organizacji. To, co powiedział któryś z panów, żeby przygotować. Tak, tylko proszę państwa, przecież my widzimy dzisiaj, jak się to wszystko przygotuje. Jeżeli my chcemy to wszystko zrobić, jeżeli chcemy zrobić pospolite ruszenie, to musi to być, wyzwolić się z narodu. I nie w przygotowaniu półrocznym, tylko dynamicznie, szybko i razem. Bez czapów przywódczych. Generalny strajk. Bez czapów przywódczych. Bo jeżeli te czapy, a to, że jest tyle organizacji, to są tak zwane czapy organizacyjne. Ja też nią jestem, ale jestem, mówię wprost, ale ja jestem zwolennikiem konsolidacji, konfederacyjności, jeżeli chodzi o związki. Jest 37 związków rolniczych. Proszę Państwa, po to, żeby jednym dać coś, drugim nie dać, a trzeci jednego na drugiego napuszcza. O to. I tutaj musimy wyciągnąć z tego wnioski. To musi być spontaniczna organizacja, szybka i ma iść w kierunku rozwiązania tego, co jest. Ja jestem też za tym, bo to jest groźne dla Polski. Groźne do przyszłości. Ale to musi być w ten sposób. Mamy przecież, widzimy, co się dzieje. Patrzcie, niedawno mieliśmy oburzonych w Gdańsku. I co? Podają media 130 organizacji. Spotkało się w Gdańsku i dyskutowało o problemie, jaki jest w kraju. Pogadali. Dwa dni media trochę nagłaśniały, no bo musiały, bo nie miały co nagłaśniać. I co dalej? Rozjechali się. Już się to wszystko rozłaży. Bo ten nie pasuje, bo temu z tym nie pasuje, temu z tym nie pasuje. No więc teraz jest silna organizacja lewicy polskiej. No i co? Znowuż podają, 103 organizacje już lewicowe już się zgłosiły do Kongresu Lewicy. Nie ukrywam, że my też się zgłosiliśmy. Też się zgłosiliśmy. Bo widzimy, że dobrze, w porządku. Zgłaszamy się to wszystko. I stajmy w szeregu i mówmy o tym. Ale to musi być kierunek zebrany przez wszystkich organizatorów, którzy będą odnosić do problemów, jakie my mamy, jakie oni mają i jaki wspólny jest problem. Jeżeli to zrozumiemy i w tym kierunku, w tym duchu pójdziemy, to powiemy, że jesteśmy na dobrej drodze. Tylko nam powiedzieli niedawno, samolot do Smoleńska był na dobrej drodze, ścieżka była jednakowa, a spadł. I dzisiaj mówią, że obrzoza się nawadzi,
na 7 metrach, jedni mówią, że na 6. To znaczy, że ta brzoza była postawiona później, jak samolot. A 660. A 240. Lotnisko nie przygotowano. Dlatego, proszę Państwa, ja mówię tylko przykładowo do tych spraw. Następna rzecz to my możemy mówić o tym, że się podzieliliśmy, że są różne grupy, ojczyzna, ojcowizna, PSL, jeszcze tam inne organizacje. Tak, one się dzielą, bo przywódcy tych organizacji, ktoś bierze sobie za punkt honoru, że on coś zorganizuje. A dzisiaj dlaczego? Dlatego jest to wpisane w wizerunku, a z drugiej strony wpisane to jest to, że można się jednoczyć, że 15 ludzi, 15 osób starczy, żeby powołać stowarzyszenie. No i nikomu na tym nie zależy. Bo jakby był ten przepis inny, żeby stowarzyszenie mogło się zarejestrować w KRS-ie, to potrzeba 15 tysięcy ludzi. No to wtedy nie mielibyśmy takich organizacji. A tak 15. Związki zawodowe, 10 w związkach zawodowych. Jak jest 9, to nie ma związków zawodowych, nie może powstać związek zawodowy w żadnej organizacji, w żadnej przedsiębiorstwie, czy ma mniejszym, czy większym. To są właśnie te sprawy, ale je można tylko przygotować i załatwić po wygranych wyborach. Po wygranych wyborach. I jak ktoś mówi dzisiaj, że on zorganizował grupę ludzi i chce zmienić konstytucję, to tylko się śmiać. Tylko się śmiać. Bo konstytucję można zmienić w momencie, kiedy się ma większość w Sejmie. W parlamencie. W Sejmie. I sprawa jest jednoznaczna. Panowie, czy ja bym nie chciał, żeby w Krakowie było biuro? Czy ja bym nie chciał, żeby w Olkuszu było biuro? Czy w Zawierciu, czy w innym, jednym powiecie? Tylko naprawdę, my z jednej strony mówimy tak, tak, tak. Ja wiem, nie chcę nikomu do kieszeni zaglądać. My dzisiaj, powiem wprost, żebyście źle to nie odebrali. My dzisiaj powinniśmy mieć jako partia, zaznaczam, ale także związek zawodowy, bo to jest jednym, wszystko w jednym. Powinniśmy mieć w każdym województwie, tu mówię wprost, biuro wykupione na własność. Na własność. Bo były pieniądze. Przez te lata prosperity, gdzie partia otrzymała ponad 70 milionów złotych, to żadną sprawą 16 województw, w każdym województwie po 200 tysięcy mieszkanie na biuro, to by było dopiero 3 miliony 200. To by było dopiero 3 miliony 200 złotych i w każdym województwie byśmy mieli biuro. Nikt tym nie był zainteresowany, proszę Państwa. Nikt. Kompletnie. Ja powiem, żeby nie zabierać czasu. W moim województwie, a w moim powiecie dokładnie, otworzyliśmy taki szpital. On jest do dzisiaj. My co niedziela z tego targu mieliśmy 3000 zł do kieszeni stowarzyszenia, które nie mogło być jako partia, nie mogliśmy tego robić, a jako stowarzyszenie powołałem i tam mieliśmy co niedziela 3000. Było nas stać na kupienie i samochodu do niepełnosprawnych, i do dzieci niepełnosprawnych dawaliśmy zapomogi, wszystkie inne rzeczy. Żeby przeprowadzić pierwszy sondaż, możecie to mówić wszędzie. Żeby w tym sondażu zaistnieć, to trzeba wyłożyć 200 tysięcy, minimum 200 tysięcy położyć pewnemu panu i powiedzieć, słuchaj, masz, wiecie jaki jest sondaż? Jakie pytanie, taka odpowiedź. Jak ktoś spyta się pierwszy raz, jak spotka was na ulicy i będzie ktoś sondażowny i powie tak, a jak pan się zapatruje na samoobronę? I pierwszy poda samoobrona, to ile by pan, ma pan 4 partie czy 5 do wyboru? Za którą by pan zagłosował? No a by się było pytanie, a samoobrona jeszcze jest? No jest, no to niech będzie samoobrona. A jak powie, że słuchajcie, no jest PO, jest PiS, jest ten SLD, jest to, no i, a może słyszeliście o samoobronie? No nie, to on wcale nie zapisze, że tam 1% jest do samoobrony.
Albo będą wymienione partie przyszłej samoobrony. Czyli tu jest temat. Taki jest kapitalizm. Brutalny i niemożliwy. I musimy wiedzieć o tym, że... Dużo stowarzyszeń lokatorskich. Takie skrypty, co mieli w zakresie działania bronić lokatorów kamienic. I co się okazuje? Do 2011 roku bezwzględnie ci pseudowłaściciele, gangsterzy wyrzucali przy biernej postawie tej stowarzyszenie. Dopiero myśmy się skrzyczeli, niewielka, nieliczna grupa, założyliśmy stowarzyszenie lokatorskie i skutecznie po prostu żeśmy zahamowali. Nie żebyśmy to w końcu wywalczyli, bo to są grube miliony rzeczy, bo jedna kamienica kosztuje wartości gdzieś około 18 milionów, a jest tych kamienic kilka tysięcy, to jest jednak wartość jest i to i założyliśmy. Ja nie mówię, że jest za dużo stowarzyszeń. Proszę pana, stowarzyszenie lokalne to jest inna sprawa, jak stowarzyszenie polityczne. To jest inna rzecz. Ja rozumiem, to lokalnych może być setki, bo wy działacie w swoim obrębie i w jednym kierunku. W obrębie, to dojdziemy do tego. I teraz, panie przewodniczący, jest taka sytuacja, że jest to skutecznie w tej chwili, żeśmy zmusili te poprzednie stowarzyszenia, które działały tak właściwie prowokacyjnie i tak pozory stwarzały działania i zmusiliśmy do po prostu skonsolidowania się i wspólnego działania i są jakieś efekty. Pierwszy efekt to możemy się pochwalić, że pierwszy okrągły stół mieszkaniowy przy prezydencie miasta Krakowa został powołany w Krakowie. Nigdzie w całej Polsce nie było. To jest skuteczne właśnie działanie. Ale poprzez co? Poprzez nagłaśnianie, demonstracje, bo my też nie mamy ani grosza. Proszę, panie przewodniczący, nie składek nie składamy, bo naród zubożał, ci lokatorzy zubożali, nie mają pieniędzy. I bez pieniędzy daliśmy po prostu rady poprzez manifestacje, działanie spontaniczne i żeśmy powołali okrągły stół. I teraz ja mam taką uwagę. W tej chwili na przykład jest takie kuriozalne, bo ja mówię w dalszym ciągu, że samoobrona czy PSL to są typowo programy, bo ja obserwowałem Lepera. Leper też nie miał pieniędzy, ale on swoją charyzmą, działalnością poprzez wysypywanie aktywnie zboża, bo nie chciał jakiś tam od Niemiec zboża czy jakieś ten, żeby tutaj wywalali po prostu pleśniało nasze, a sprowadzało się za granicy i to słusznie robił, pochwalamy to i dzięki temu po prostu się nagłośnił. I teraz sprawa jest... ...w miejscu to być fachowcem od tych rzeczy. Nie mogę, ja jako surowy człowiek, nie znając się na tym, dopiero ćwiczyłem to, ale musimy się przygotować, przeszkolić kogoś, w czym rzecz, jak rzecz, żeby to rejestrować w naszych grupach, bo w ogóle nie było samoobrony do wyborów jako kandydatów. Słuchajcie, sprawa jest jedna. Naprawdę, ja jestem samorządowcem od młodych lat i to przeszłem. Byłem 6 kadencji radnym gminy, 2 kadencje radnym wojewódzkim i 2 niepełne kadencje w Sejmie. Powiem tak, wybory kiedy się kończą, to się zaczynają. Kiedy się kończą, to się zaczynają następne. I proszę Państwa, no sami chyba nie to obserwowaliście i przychodziliście, że każdy komitet, kolejny nasz w samoobronie, to był taki. Dajcie dokumenty rejestracyjne. Jeszcze nie przygotowane. Dajcie dokumenty do zarejestrowania kandydatów. Jeszcze nie przygotowane. Dlatego ja mówię już o wyborach, które będą w 2014 roku. Proszę bardzo. Pan przewodniczący przyjeżdża, ja mówię, dajcie już normalnie kandydatów, 2-3, którzy będą startować do Sejmu. Bardzo szanuję, bo to bardzo mądry człowiek i naprawdę, i on przez to właśnie, że tak nikogo się nie bał, bezpośrednio mówił całej władzy w tej platformie, to oni przez to go nie lubili, bo mówił prawdę i to był jedyny człowiek, którego bardzo ceniłem i słuchałem. I proszę Państwa, ja ponieważ znam Śląsk i Górny i Dolny, bo pracowałem po 20 lat i tam znam wszystkie zasady tych spraw i tak dalej. No nie chcę długo zajmować czasu, ale naprawdę gdyby ta świta żyła, która dzisiaj zginęła w Smoleńsku, to na pewno bylibyśmy dużo państwem mocniejszym i takim naprawdę, takim jak sobie życzymy. A ponieważ proszę Państwa, nie chcę zanudzać,
bym prosił, żebyśmy zmówili za Andrzeja wieczne odpoczywanie, bo jest bardzo mądry i zacny człowiek, który szedł w dobrym kierunku, tylko go zniszczyli ci nasi po prostu przeciwnicy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Mają słabość. Żeby rozbijać przejmowanie. To jest rozbijanie, przejmowanie i potem przepinanie się tam do kogo. Do kogo. Dlatego też ja jestem za pełną konsolidacją i chcę Państwu powiedzieć, żebyście wiedzieli też. Jako jedyny i pierwszy powiedziałem wszystkim związkom zawodowym w naszej organizacji. Panowie, jeżeli się boicie, że nie będzie tożsamości któregoś związku, to zakładajcie federację związkową. Federację związkową. Wszystkich głównych związków, które są w nurcie Kopa Kozeki, a ich jest 6, więc stwórzmy jedną federację. Jeżeli się boicie o swoje czapki, to proszę bardzo, albo trybem losowania, albo naznaczania, albo wielkością organizacji i zmierzajmy ku temu, że co 3 miesiące, czy co 6 miesięcy będzie jeden szefem, ale szefem do medialnego wypowiedzenia się jako stanowiska federacji.